Katarzyna Dowbor pokazała córkę. Marysia świętuje 24 urodziny. Piękna. Katarzyna Dowbor po stresie związanym ze zwolnieniem z programu Nasz Nowy Dom znalazła czas na świętowanie. Ukochana córka prezenterki, Maria Dowbor, kończy 24 lata. Z tej okazji dumna mama opublikowała w sieci zdjęcia dorosłej pociechy. Katarzyna Dowbor w ostatnich tygodniach miała powody do zmartwień. Jedna z najpopularniejszych polskich prezenterek, która przez 10 lat podbijała serca widzów Polsatu jako prowadząca Nasz Nowy Dom, pożegnała się z programem. Jak się okazało, wbrew własnej woli. Edward Miszczak nie próżnuje na stanowisku dyrektora programowego stacji i zdecydował się na zastąpienie Katarzyny Dowbor Elżbietą Romanowską. Także córkę, owoc związku z dziennikarzem Jerzym Baczyńskim. Maria Dowbor Baczyńska ma za sobą studia w Wielkiej Brytanii. Maria ostatecznie zmieniła jedynie kierunek. Studiuje socjologię i antropologię z elementami politologii. Marysia świetnie pisze i nie ukrywa, że chciałaby być jak Oriana Fallaci. Znakomicie odnajduje się w reportażu, opowiadała dumna mama w rozmowie z Na Żywo. Maria to dorosła kobieta, dziś, 13 maja 2023 roku, świętuje ukończenie 24 lat. Z tej okazji Katarzyna Dowbor opublikowała w mediach społecznościowych wzruszający post i pokazała urocze zdjęcia z pociechą. Katarzyna Dowbor na zdjęciach z córką. Prezenterka uczciła 24 urodziny Marysi. Na profilu Katarzyny Dowbor na Instagramie pojawił się post, w którym dziennikarka złożyła urodzinowe życzenia córce. Nie zabrakło zdjęć Marii Dowbor oraz fotografii, na którym panie pozują razem. Moja córka Marysia kończy dziś 24 lata. Kocham cię i życzę ci spełnienia marzeń. Napisała Katarzyna. Do życzeń i komplementów niemal natychmiast dołączyli internauci. Wszystkiego, co najpiękniejsze dla dzisiejszej solenizantki od dzisiejszej solenizantki. Kropka. Pamiętam ten dzień, 24 lata temu i malutką, dopiero co urodzoną Manię w objęciach taty. Kropka. A teraz piękna młoda kobieta. Całuję was dziewczyny. 100 lat Mańka. Wszystkiego, co najlepsze dla cudnej Marysi. Wszystkiego najlepszego, piękna dziewczyna, czytamy. My oczywiście przyłączamy się do życzeń.